młodzieży i profesorowie. To wasza obecność tutaj z nami dziś cieszy bardzo szczególnie, dlatego że dbałość o pamięć, kultywowanie naszej tradycji ma na celu przekazywanie tego dziedzictwa właśnie kolejnym pokoleniom. Dziś czynimy to wdzięczni naszym ojcom i dziadkom i w poczuciu tego patriotycznego obowiązku staramy się to robić wobec was, kolejnych pokoleń. Spotykamy się na terenie pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Józefa Ignacego Kraszewskiego, które w okresie międzywojennym było gimnazjum, również dumnie noszącym imię tego patrona. I właśnie profesorem gimnazjum imienia Józefa Ignacego Kraszewskiego w okresie dwudziestolecia międzywojennego był Bogusław Biliński, późniejszy oficer 34. Pułku Piechoty, który w Białej Podlaskiej swoją misję rozpoczął w roku 22, a w roku 39, biorąc udział w obronie Twierdzy Brzeskiej, dostał się do niewoli i został zamordowany przez NKWD w Katyniu. To właśnie jego pamięć uczcimy dziś zasadzeniem dębu pamięci. Profesor naszej szkoły, oficer 34. Pułku Piechoty, Bogusław Biliński, był żołnierzem, ale był też profesorem, świetnie wykształconym prawnikiem, historykiem, urodzonym w Galicji, przybyłym na Podlasie po uczestnictwie bojowym w wojnie polsko-bolszewickiej, tej samej, w której swój piękny, bohaterski ślad zaznaczył nasz 34. Pułk Piechoty, którego święto właśnie obchodzimy i w ramach tych trzydniowych obchodów dzisiaj spotykamy się dla zasadzenia dębu pamięci jednego z jego oficerów. Przypomnijmy, że nasze obchody 34. Pułku Piechoty, naszego święta pułkowego, odbywamy w okolicach i z udziałem 8 maja, bo właśnie na ten dzień, na pamiątkę bohaterskiej postawy żołnierzy pułkowych w bitwie pod Rzeczycą w maju 1920 roku, to święto zostało ustanowione. Bohaterstwo żołnierzy zostało docenione przez marszałka Józefa Piłsudskiego, który z tego tytułu nadał im ordery Virtuti Militari. Jeszcze raz pięknie chciałbym wszystkim Państwu podziękować za obecność na dzisiejszej uroczystości. Jeszcze raz podkreślić to, jak budującym jest, że jest z nami młodzież, że nie zapominamy o pięknej, często bolesnej historii naszego narodu. Ufni, że mądra pamięć przełoży się na dojrzałą i odpowiedzialną pracę naszych i przyszłych pokoleń, by te kolejne nie wspominały losów dzisiaj żyjących jako tak tragicznych, które były udziałem tych, którym dzisiejszą uroczystość poświęcamy. Dziękuję Państwu bardzo. Ja chcę tylko powiedzieć, właściwie chcę podziękować miastu, panu prezydentowi za to, iż takie inicjatywy jak ta dzisiejsza, gdzie przypominamy postać czy bohatera lokalnych wydarzeń tak naprawdę, daje nam szansę na to, abyśmy mogli z przyszłością patrzeć pozytywnie do tego, że ten dom czy pamięć o tym konkretnym oficerze przetrwa dalej i będzie również przykładem dla nas, jak mamy żyć, jak mamy postępować. I dziękuję za to, że IPN mógł się włączyć w to i jeśli chodzi o opiniowanie dębu i również nagrody, które fundowaliśmy na konkurs. Dziękuję bardzo. Zasadzamy dąb, drzewo, które bardzo mocno się ukorzenia. Bez tych korzeni bardzo łatwo byłoby go wyrwać, zniszczyć, wiatr by go przeniósł na drugą stronę ulicy. Gdy myślałem o dzisiejszej uroczystości, przypomniały mi się fragmenty Ewangelii, gdy Pan Jezus mówi o domu, który, aby przetrwał, musi być zakopany bardzo głęboko w fundamenty. Wtedy wichura i deszcz nie będą w stanie go zniszczyć. Człowiek, którego wspominamy, myślę, że takie fundamenty i takie korzenie miał. Dzięki temu przetrwał. Przetrwał w waszej pamięci, w tym mieście, w sercach nie tylko bliskich, ale także tych, którzy będą go od tej pory wspominać właśnie w ten sposób. Życzę nam wszystkim, abyśmy takie korzenie głębokie człowieczeństwa,
także pamięci o ojczyźnie, o narodzie, o rzeczach, za które warto zapłacić nawet taką cenę, którą on zapłacił, aby ona nas budowała. Jestem dzisiaj w habicie. 5 moich współbraci jest wyniesionych na ołtarze jako męczennicy Oświęcimia. Mundurem był nie tylko mundur żołnierza, ale także habit, sutanna, a w tym przypadku także garnitur człowieka, który uczył i formował serca młodych ludzi, czyli był niebezpieczny dla okupanta. Mundurem czasami jest garnitur i krawat, który przychodzicie do pracy jako nauczyciele i wychowawcy. I niech to będzie także dla nas takie przesłanie, abyśmy potrafili siebie formować bardzo głęboko, abyśmy byli świadectwem także dla młodego pokolenia. Dziękuję bardzo. Jako przedstawiciel społeczności szkolnej chcę wyrazić swoją radość i dumę, że doczekałem się czasów takich, że nasi zacni profesorowie bardzo starej w sumie szkoły, najstarszej w regionie, zasłużyli na taką pamięć. Bez wątpienia ich życiorys o tym świadczy, o czym tu wcześniej już było powiedziane. Chciałem wyrazić właśnie tę radość i bardzo się cieszę, że właśnie kolejne pokolenia, szczególnie Liceum Kraszewskiego, będą pamiętać, jaka jest historia naszej szkoły, jakie są jej elementy, jakie pracownicy tej szkoły mieli ideały. Dziękuję bardzo. Wspomnienie o Bogusławie Bilińskim. Pochodzeniem i latami młodości Bogusław Wacław Biliński był związany z Galicją Wschodnią, ale najszczęśliwsze prywatnie i najbardziej owocne zawodowo lata przeżył w Białej Podlaskiej od 1922 roku do 1939. Przyszedł na świat w 1895 roku w powiecie radziechowskim, należącym do województwa tarnopolskiego, w miejscowości Stremilcze i został ochrzczony w kościele parafialnym w Szczurowicach, Szczurowici. Jego ojciec, Karol Biliński, był prawnikiem i w tym okresie pracował w powiecie radziechowskim. Potem rodzina przeniosła się do Stryja w województwie lwowskim, gdzie Karol Biliński był sędzią, a jego syn uczęszczał do szkoły podstawowej, a potem do gimnazjum. Rodzina Bilińskich, Herbusas, wywodzi się ze wsi Blina Wielka, położonej w kotlinie dniestrzańskiej, kilkanaście kilometrów na wschód od Sambora. Prawdopodobnie, jak wiele rodów drobnoszlacheckich z tamtych stron, biorących nazwisko od miejscowości, została osadzona na tym terenie po zajęciu Rusi Czerwonej przez Kazimierza Wielkiego. Herb wskazuje na to, że założyciele rodu przybyli na Ruś z Zakarpat, z Siedmiogrodu. W kolejnych stuleciach Bilińscy podzielili się na wiele grup. Bogusław Biliński wywodził się z tak zwanej linii tarnopolskiej, przez kilka pokoleń związanej z majątkiem Zarudzie koło Tarnopola. Najsłynniejszym przedstawicielem tej linii, zwanej też Podolską, był profesor Leon Biliński, rektor Uniwersytetu imienia Jana Kazimierza, minister skarbu Austro-Węgier i członek Izby Panów Wiedeńskiej Rady Państwa. Po zdaniu matury w Stryju Bogusław Biliński dostał się na Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie, ale jego plany pokrzyżował wybuch I wojny światowej. Został zmobilizowany do armii austro-węgierskiej i skierowany do szkoły oficerów w czeskim Ołomuńcu. Gdy po ofensywie 1915 roku armia rosyjska została wyparta z Galicji, a on mógł uzyskać urlop z wojska, uczęszczał na wykłady z prawa i historii. Nie było to studiowanie systematyczne. Część egzaminów zdał więc dopiero po wojnie polsko-bolszewickiej, uzyskując magisterium prawa i historii. Lwów, kojarzący mu się ze studiami, darzył wielkim sentymentem i przez lata, kiedy tylko pozwalały mu na to obowiązki, odwiedzał mieszkających tam krewnych. W 1918 roku wstąpił w szeregi powstającego Wojska Polskiego, a potem brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Po demobilizacji, odwiedzając kolegę z wojska, poznał w starostwie w Radzeniu Podlaskim pracującą tam Helenę Naremską. Uczucie było wzajemne, to też szybko stanęli na ślubnym kobiercu. Niekorzystne wrażenia, jakie wyniósł z krótkiego okresu pracy w sądownictwie wojskowym, zniechęciły go do kontynuowania kariery prawniczej. Postanowił więc zająć się pracą pedagogiczną. Na terenach byłego zaboru rosyjskiego, gdzie oświata została po powstaniu styczniowym gruntownie zrusyfikowana, było w latach 20. bardzo duże
duże zapotrzebowanie na nauczycieli z Galicji, przygotowanych do prowadzenia zajęć w języku polskim. W liceum imienia Józefa Kraszewskiego Bogusław Biliński uczył historii i niemieckiego. Potem zaangażował się także w organizację szkoły średniej dla pracujących i prowadził ją do wybuchu wojny. W 1925 roku małżonką Bilińskim urodziła się pierwsza córka Sławomira, a w 1932 druga, Bogusława. Planowali budowę domu w Białej Podlaskiej. Mieli już zgromadzone środki. Niestety wkłady w banku zostały zamrożone podczas tak zwanej małej mobilizacji na początku 1939 roku i ostatecznie oszczędności przepadły. Bogusław Biliński został zmobilizowany jako podporucznik i skierowany do załogi Twierdzy Brzeskiej. Brał udział w jej obronie i ostatecznie dostał się do niewoli sowieckiej. Przez wiele miesięcy żona nie miała o nim żadnej wiadomości. Natomiast już w październiku 1939 roku w domu po raz pierwszy pojawiło się gestapo. Bogusław Biliński jako prezes Bielskiego Koła Polskiego Związku Zachodniego niewątpliwie był na listach polskiej inteligencji przeznaczonej do likwidacji już w pierwszych miesiącach okupacji. Rewizje przeprowadzane były systematycznie. Helena Bilińska, nie chcąc, by dokumenty wpadły w ręce gestapo, zniszczyła zarówno papiery Związku Zachodniego, świadectwa służby wojskowej męża, jak i wiele papierów rodzinnych. Gestapo zaprzestało poszukiwań Bogusława Bilińskiego dopiero wtedy, kiedy do Białej Podlaskiej dotarł jego pierwszy list z obozu w Kozielsku. Potem przyszedł jeszcze jeden list i kontakt się urwał. Ciało podporucznika Bogusława Bilińskiego zidentyfikowano w czasie pierwszej ekshumacji w Lesie Katyńskim na podstawie książeczki ubezpieczeniowej. Z położenia zwłok wynika, że znalazł się w grupie jeńców zamordowanych przez NKWD prawdopodobnie 2 kwietnia 1940 roku. W zapiskach innego oficera odkrytych w Katyniu zachowała się krótka wzmianka. Podporucznik Biliński próba ucieczki. Znając metody bolszewików z czasów wojny 1920 roku, domyślał się, co czeka polskich oficerów. Stąd próba ucieczki w czasie transportu do Kozielska, niestety udaremniona. W tej chwili na cmentarzu parafialnym w grobie rodzinnym znajduje się urna z ziemią z Lasu Katyńskiego i dla najbliższych jest to symboliczny grób Bogusława Bilińskiego. Tradycje pedagogiczne Bogusława Bilińskiego kontynuowała jego córka Bogusława Bilińska-Paja, nauczycielka języka polskiego, a także wnuk Ryszard Mączyński, historyk sztuki, pracownik naukowy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Do tradycji prawniczych rodziny nawiązał prawnuk Bogusława, Mikołaj Paja, który ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. W konkursie Historia 34 Pułku Piechoty na tle wojny polsko-bolszewickiej w kategorii quiz wiedzy dla uczniów szkół ponadpodstawowych, w której uczestniczyło 20 uczniów, wyłoniono troje laureatów. Pierwsze miejsce przyznano ex aequo uczniowi Janowi Hornowskiemu z 4 Liceum Ogólnokształcącego imienia Stanisława Staszica, który został przygotowany do konkursu przez nauczyciela panią Renatę Lenz, oraz Rafałowi Komorowi z 1 Liceum Ogólnokształcącego. Był on przygotowywany przez panią Marię Oleksiuk. Przedsięwzięcia krzewienia wiedzy historycznej. Jeszcze raz bardzo serdecznie wszystkim gratuluję.